Uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy. Świętowała cała gmina Suchy Dąb. Wczorajszego dnia w szkole podstawowej w Suchym Dębie odbył się koncert patriotyczny z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Jestem dumna z naszych dzieci, młodzieży, ze wszystkich, którzy po prostu przyczynili się do organizacji tej pięknej uroczystości. Nam, Polakom, ta niepodległość naprawdę bardzo w sercach tkwi, bo wiemy, co przez co przechodziliśmy w czasie zaboru, w czasie historii. I myślę, że każdy Polak całym sercem jest po prostu ze wszystkimi i ta wolność nam się należy. Dzisiaj dzieciaki z Suchego Dębu, ale nie tylko dzieciaki, pokazały nam, jak można świętować. Można świętować bez podziałów, z radością, z uśmiechem na twarzy. Można świętować śpiewająco. Dzisiaj od rana te dzieciaki nas rozbudziły. Jeszcze orkiestra Dęta Kociewska, Torpeda spowodowała, że ta rytmika święta niepodległości była piękna. I tak powinno wyglądać święto niepodległości, gdzie wszyscy się cieszymy, uśmiechamy się i się bawimy. I chciałbym, żeby tak było w całej Polsce. Głosy mieszkańców gminy Suchy Dąb w połączeniu z orkiestrą Dętą Torpeda stworzyły niezapomniany klimat. Suchy Dąb muzycznie rozpoczął powiatowy szlak obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W każdych gminach będą się odbywały takie uroczystości i będziemy czcić wspólnie, tylko jak będzie to możliwe. W najbliższym czasie i w Cedrach, i w Pruszczu, i w Przywidzu, w Kolbudach czekamy na te święta z niecierpliwością. Obchodzimy je podobnie, bo po prostu się cieszymy z tego święta, bo to jest święto radosne. 100 lat odzyskaliśmy temu niepodległość i to jest chwała wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili, ale też my musimy jako mieszkańcy obecnie żyjący w naszej niepodległej Polsce o tym pamiętać. Faktem, który chyba cieszy najbardziej, jest duża frekwencja oraz zainteresowanie uczestnictwem w obchodach młodzieży. Czym dla nich jest ta szeroko pojęta wolność? Jest to taki jakby brak przymusu. Brak przymusu ze strony innych ludzi dla nas. Brak jakby walki o życie. Prolog Narodowego Święta Niepodległości w Suchym Dębie za nami. Jednak tą szczególną rocznicę będziemy świętować jeszcze wiele razy podczas wydarzeń kulturalnych oraz koncertów na terenie całego kraju, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Polecamy również zobaczyć Święto Wikliny, czyli Dożynki w gminie Suchy Dąb 2018 oraz 8. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej w Osicach Exclusive Sport Cup. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.